A w momencie, kiedy jest fundacja rodzinna, no mówiąc krótko, taki przedsiębiorca kładzie się spać spokojnie. Rozwiązanie, które wchodzi w życie dokładnie 22 maja, czyli dosłownie za chwilę, pozwala na to, żeby płacić podatek tylko raz i płacić go o kilka procent mniej. Pierwsza rzecz, o którą zawsze pytamy przedsiębiorcę, to czy ma testament. Biznes związany z najmem nieruchomości można w fundacji rodzinnej włożyć. Fundacja rodzinna w Polsce też zapewni tą długowieczność firmom rodzinnym. Dla kogo to jest dobre? Dla większości firm rodzinnych jest fantastycznym rozwiązaniem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się ponownie tematem bardzo ciekawym, bardzo gorącym, a mianowicie fundacją rodzinną. Jest ze mną Marcin Szołajski, który jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym w kancelarii Szołajski Legal Group, który zajmuje się zawodowo od wielu lat kwestią sukcesji w firmach rodzinnych, stąd temat fundacji rodzinnej zajmuje go bardzo dobrze, jest ekspertem w tym temacie i dzisiaj podzieli się naszą swoją wiedzą. Witaj Marcinie. Dzień dobry Macieju, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie opowiem o fundacji rodzinnej. Temat rzeczywiście jest gorący, także postaramy się go dzisiaj przybliżyć naszym widzom, aby lepiej rozumieć coś nowego, co pojawia się na rynku. Ale zacznijmy od takich tematów, bo będziemy zajmować się aspektami prawnymi, ale zacznijmy od takich tematów wprowadzających. Powiedz mi, czy w ogóle fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem, dobrym pomysłem, żeby w ogóle i czy warto się zainteresować w ogóle tą formą prowadzenia działalności? Jaka jest twoja opinia na ten temat? Macieju, bardzo dobre pytanie na początek, bardzo dziękuję. Jak najbardziej fundacja rodzinna jest właśnie tym najważniejszym zwieńczeniem tak naprawdę wysiłku wielu ludzi w Polsce, bo temat fundacji rodzinnej to już od 10 lat co najmniej, od 2013 roku był w Polsce maglowany. To jest rozwiązanie, które w całej Europie pozwala właśnie na to, żeby mogły firmy rodzinne przetrwać wiele pokoleń. Ja osobiście poznałem kilka firm rodzinnych, które korzystając z fundacji rodzinnej, no nie w Polsce, bo w Polsce nie można takich fundacji było zakładać, przetrwały nawet 200 lat i więcej. W związku z tym to jest naprawdę wielka rzecz. Fundacja rodzinna w Polsce też zapewni tą długowieczność firmom rodzinnym. I dla kogo to jest dobre? Dla większości firm rodzinnych jest fantastycznym rozwiązaniem, dlatego że eliminuje kwestie związane z kłótniami w spadku, eliminuje kwestie związane z tym, że na przykład nasze dzieci nie mają drygu do biznesu, które prowadzi Nestor. Eliminuje takie problemy, z którymi najczęściej firmy rodzinne się spotykają. Też na przykład nie ma sukcesorów i to też jest rozwiązanie w takiej sytuacji, kiedy tych sukcesorów w linii rodzinnej nie ma. No bo właśnie ta firma rodzinna potrzebuje jak dżdżu takiego wehikułu, który pozwoli na zarządzanie tym biznesem, żeby on przetrwał co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat. Temat sukcesji jest tematem bardzo ciekawym, szczególnie przez ostatnie kilka lat, kiedy to właśnie pierwsi założyciele firm zaczęli przekazywać w Polsce swoje majątki, swoje firmy swoim potomkom. Ja dosłownie w zeszłym tygodniu spotkałem właśnie taką osobę, która jest sukcesorem, która przejmuje biznes od swoich rodziców i powiedział nam taką rzecz, że słuchajcie, dla was, kiedy kiedyś będziecie przekazywać swoje biznesy, bo rozmawia z przedsiębiorcami, będziecie przekazywać swoje biznesy swoim dzieciom, ktoś taki jak ja będzie dla was bardzo potrzebny, ktoś, kto po prostu to przejmie, a fundacja może w tym pomóc. Natomiast powiedz mi, fundacja rodzinna, ale powiedz mi, czy to jest rozwiązanie tylko dla firm rodzinnych, czy też właśnie dla osób, które no, po prostu dopiero zaczęły, jeszcze może nawet nie mają potomków, jeszcze może nawet rodziny nie założyli, czy to jest też rozwiązanie dla osób, które są w innej sytuacji niż tylko nestorzy przekazujący swój majątek i swój dorobek kolejnym pokoleniom? Jak najbardziej jest to rozwiązanie dla każdego. To zależy, w jakim celu chcemy użyć i w jakim celu chcemy wykorzystać fundację rodzinną. Dlatego, że nestorzy oczywiście w takiej przyszłości swojej, którzy widzą możliwości związane z tym, że jednak no, będą terminować w swoim biznesie i będą kończyć swój udział, bo już są w takim wieku, żeby rozwijać ten biznes, nie mają już sił i po prostu potrzebują następnych. Ale też osoby, które są teraz w takim wieku produkcyjnym i potrzebują też właśnie takiego wehikułu, który pozwoli im nie tylko koncentrować się na jednym tym rodzinnym biznesie, ale pozwoli patrzeć z szerszej perspektywy, jak najbardziej fundacja rodzinna jest świetnym rozwiązaniem, no bo to jest swego rodzaju holding, o którym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać,
który pozwoli na to, żeby na przykład pozyskiwać inne podmioty, którymi będziemy mogli w ramach Fundacji Rodzinnej zarządzać. No właśnie, gdybyś mógł w takim razie ten wątek rozwinąć, wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który jest powiedzmy, nie wiem, ma 30 parę lat, 40, tak naprawdę dopiero rozpędza się w biznesie, te najlepsze lata są jeszcze przed nim i oto pojawia się, jest po wszystkich przejściach związanych z zakładaniem spółek komandytowych, z przechodzeniem z działalności na spółki z o.o. i tak dalej, tutaj estoński CIT, co chwilę jakieś nowe rozwiązania instytucjonalne i oto nagle jeszcze pojawia się informacja, jest nowy wehikuł, warto go rozważyć. I teraz właśnie, do czego on może być wykorzystany, a do czego może nie powinien być wykorzystany? Jak w ogóle powinien analizować sytuację właśnie osoba w takiej sytuacji, która tak naprawdę dopiero się rozpędza, ale chce z kolei myśleć już teraz o przyszłości i tak ulokować swój biznes w takich strukturach, żeby było to po prostu dla niego korzystne, bezpieczne, jakkolwiek sobie zdefiniuje swoje priorytety. Jak on powinien w ogóle, od czego zacząć, jak to analizować? Znaczy ja jak słyszę właśnie takiego przedsiębiorcę 35-letniego, który rzeczywiście już przeszedł wiele różnych bojów związanych z formami działalności gospodarczej, to zawsze pytam takiego przedsiębiorcę o najprostszą rzecz, która jest do zapytania przy sukcesji firm rodzinnych. Bo on już musi ją planować, czy ma testament. No i w większości przypadków ten 35-latek mówi, panie mecenasie, no widzę, że pan już siwy włos na głowie, jest już pan w takim wieku, żeby testament już pan napisał, ale czy ja 35-latek muszę napisać testament? Ja mówię, no właśnie od tego trzeba zacząć. To pierwsza rzecz, o którą zawsze pytamy przedsiębiorcę, to czy ma testament. I jeżeli już ten testament jest napisany, oczywiście zalecamy w formie aktu notarialnego, żeby tutaj nie było wątpliwości, to druga rzecz to jest taka, czy on rzeczywiście ten swój majątek, który gromadzi, który już udało mu się w jakiś tam sposób zebrać, to co z nim planuje? Jaki ma plan co do tego majątku? Czy on chce cały czas mieć go na sobie, żeby on jako Jan Kowalski był właścicielem wszystkich rzeczy, które nabył, czy też może myśli o tym, że może, no to może bezpiecznym rozwiązaniem jest przekazanie tego małżonce, no bo ona nie prowadzi działalności na przykład gospodarczej, albo planowanie, że może w takim razie jakieś jeszcze najbliższe osoby zaangażować, żeby rodzicom na przykład jakieś nieruchomości przekazać. Szuka takich rozwiązań, myślę, że w pół drogi. I właśnie Fundacja Rodzinna wychodzi mu naprzeciw. W związku z tym, że jest to jedno miejsce, w którym będzie mógł zgromadzić cały swój majątek i dokładać ten majątek na przyszłość. Co ciekawe, ten fundator, ten przedsiębiorca, o którym rozmawiamy, może być beneficjentem tej Fundacji Rodzinnej. Czyli on nie tylko odkłada tam te wszystkie swoje zabawki, on kupił sobie kilka nieruchomości, jakąś założył galerię sztuki i ma trochę obrazów wartościowych, to nie odkłada tych zabawek tam i mówi, no to sobie, niech sobie tam będą, tylko on jako beneficjent tej Fundacji Rodzinnej będzie mógł również uzyskiwać wypłaty z tej Fundacji Rodzinnej. No i nagle się okazuje, że pan Kowalski miał firmę, która zajmowała się dla ułatwienia takiego przybliżenia biznesu stolarstwem i robił świetne meble, które no, były nawet na wystawach, na targach w całej Europie pokazywane. No i on rzeczywiście rozwinął w wieku 35 lat taki świetny biznes, no ale dzięki Fundacji Rodzinnej, gdzie przekazał właśnie udziały w tej, czy akcje tej wspaniałej firmy meblarskiej, spojrzy z większego horyzontu i stwierdzi, oho, to ja mam ochotę teraz zrealizować swoją pasję i chciałbym na przykład budować małą stocznię dla statków, dla żaglowców i samemu budować takie żaglowce. Ale nigdy nie miałem na to pomysłu ani siły, bo cały czas zajmowałem się tymi meblami. I nagle ta Fundacja Rodzinna otwiera mu nowe horyzonty, nowe biznesy, może jeszcze coś nowego, a może się okazać, że chciałby wesprzeć jakąś fundację charytatywną, to też mógłby to zrobić. Więc naprawdę Fundacja Rodzinna otwiera
oczy na takie spojrzenie z dystansu, na takie poszerzenie horyzontów. Właśnie poprzez to, że jest podmiot, do którego on mógłby te wszystkie rzeczy skumulować, a nie rozdawać po rodzinie i zastanawiać się, no a jak się pokłócę z rodzicami, to co z tą nieruchomością? A jak żona mi powie, że no teraz to ona by oczekiwała jeszcze kolejnego mieszkania? No musimy patrzeć na to tak perspektywicznie. Wszyscy mogą być beneficjentami. Ci rodzice też mogą być beneficjentami. Ta żona też może być beneficjentem. W związku z tym jest to rozwiązanie, które wszystkich zadowoli i wszystkich, tak powiem, zapewni taką przyszłość, bo nie będziemy się martwić, no tak, a jak umrze na przykład obdarowany przeze mnie rodzic taką nieruchomością, to kto będzie miał do tej nieruchomości prawo? Przecież mam rodzeństwo i jak to podzielimy? No, zaczyna być kłopot, a w momencie, kiedy jest fundacja rodzinna, no mówiąc krótko, taki przedsiębiorca kładzie się spać spokojny. Czyli jednym słowem to, co mówisz, jest to wehikuł dość elastyczny i to jest chyba jego taka główna, jedna z głównych zalet, o której mówisz. Kolejna rzecz, że majątek nie jest dzielony na poszczególne osoby, tylko jest kumulowany, czyli nie prowadzimy do właśnie podzielenia dorobku życia i też tego, co jeszcze wypracujemy w trakcie trwania fundacji na poszczególne osoby, tylko to jest wszystko w jednym miejscu. Można uposażyć różne osoby, które są nazywane beneficjentami, które mogą korzystać różnego rodzaju benefity z tego majątku, który jest wniesiony do fundacji i może być to zalążek, jak to obrazowo powiedziałeś, tworzenia swoich wymarzonych biznesów, czyli holdingu, czyli rozszerzania swojej działalności właśnie również poprzez fundację. No i myślę, że gdzieś tam w tle jest ten wątek, od którego w ogóle zacząłeś, czyli transfer międzypokoleniowy majątku z osób, no z pokolenia na pokolenie. Ale w takim razie powiedz mi, bo tak, bo mamy taką tendencję, zresztą przed nagrywaniem troszkę o tym rozmawialiśmy, że czasami szukamy rozwiązań idealnych na wszystkie problemy, które chcemy zaadresować. I teraz tak, powiedzieliśmy sobie, co fundacja rozwiązuje. Natomiast na pewno są takie wyzwania, czy takie efekty, które chciałby osiągnąć przedsiębiorca, co do których fundacja nie jest najlepszym wehikułem, czy najlepszym rozwiązaniem. Tutaj mam na myśli na przykład pewnie kwestię optymalizacji podatkowej. Czy rzeczywiście jest tak, że fundacja rodzinna w jakiś sposób pomaga zoptymalizować podatki, czy niekoniecznie? Czy w ogóle powinno się na to patrzeć przez pryzmat podatkowy, czy tylko właśnie taki transferu i agregacji majątku? Bardzo dobre pytanie, Macieju. Dziękuję za nie, bo rzeczywiście ja jestem przekonany o tym, że jeżeli ktoś myśli, że fundacja rodzinna jest właśnie optymalizacją podatkową, to się wiele myli. A to dlatego, że fundacja rodzinna nie powstała po to, żebyśmy mieli 4 punkty procentowe mniejszy podatek i dlatego wszyscy rzucimy się na zakładanie fundacji rodzinnych, tylko fundacja rodzinna powstała po to, żeby zapewnić długowieczność firmom rodzinnym. Czyli zapewnić tym przedsiębiorcom możliwość tego, żeby to nie było tak jak w starym przysłowiu, pierwsze pokolenie buduje, drugie korzysta, trzecie rujnuje, tylko żeby to było tak, że tych pokoleń jest, nie wiem, 20 i po 20 pokoleniach patrzymy, no firma już jest tak fajna, że jeszcze co najmniej 40 pokoleń będzie trwała. I to jest jakby cel fundacji rodzinnej, czyli zapewnienie długowieczności biznesu. Jeżeli szukamy optymalizacji podatkowej w tym, to nie jest to rozwiązanie dla tych, którzy tylko tego szukają. Oczywiście jest to dodatek, jest to rzeczywiście rzecz, o której warto wiedzieć, z której warto skorzystać, natomiast jest to rzecz, no, która jest jakby naturalna. Dlaczego? A to dlatego, że już wiele polskich firm założyło fundacje rodzinne za granicą. W Liechtensteinie, w Austrii i w Luksemburgu. I dlaczego oni tam to robili? Po pierwsze, dlatego, że nie było fundacji rodzinnej w Polsce, a po drugie, dlatego, że tam właśnie są cudzysłowie raje podatkowe, tak? Czyli mówiąc krótko, bardzo korzystne rozwiązania podatkowe do tego, żeby te fundacje rodzinne tam powstawały. I teraz jak rywalizują między sobą różne kraje o fundację rodzinną, no to oczywiście Polska nie mogła rywalizować, więc mogła tylko patrzeć, jak się zakładają największe polskie firmy fundacje rodzinne. Natomiast teraz, patrząc z perspektywy procesu legislacyjnego, w którym ja osobiście uczestniczyłem, no to sytuacja była taka, że były głosy,
że propozycja, którą pierwszą złożyło Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju dotyczące fundacji rodzinnej, że nigdy nikt tej fundacji w Polsce nie założy. Bo rozwiązania podatkowe były takie, że zniechęcały do założenia fundacji rodzinnej. Powodowały, że tak naprawdę płaciło się podwójny podatek. To który przedsiębiorca zapłaci podwójny podatek? No żaden, nikt nie oszalał, żeby płacić dwa razy podatek, bo dzięki temu przetrwa moja firma. Nie, ta firma przetrwa, ale właśnie powinien być podatek płacony tylko raz. No i rozwiązanie, które wchodzi w życie dokładnie 22 maja, czyli dosłownie za chwilę, pozwala na to, żeby płacić podatek tylko raz i płacić go o kilka procent mniej. Natomiast faktycznie to nie może być jedyna przyczyna. Jeżeli szukamy fundacji rodzinnej, bo to jest wehikuł do optymalizacji podatkowej, to się bardzo zniechęcimy, bo tam są bardzo szczegółowe rozbicia, kwestie tych podatków, kiedy są płacone, kto kiedy płaci, kto jest jakim beneficjentem, z której grupy, żeby wypłacić podatek, zapłacić podatek, czy ten podatek jest do zapłacenia, czy nie, czy ja się legitymuję podstawą do... To nie, to tutaj jeżeli jedynym celem dla kogoś miałyby być tylko podatki, to w żadnym wypadku ta fundacja rodzinna w Polsce nie jest dla tej osoby. Jednym słowem, strategiczne podejście z celem długofalowym i wtedy rzeczywiście fundacja jest dobrym rozwiązaniem, dająca, jako fajnie to określiłeś, benefit, drobny dodatek w postaci niższego podatku, ale nie może to być celem głównym. Super, że to powiedziałeś, bo ja mam takie wrażenie, że przedsiębiorcy często sugerują się tylko i wyłącznie podatkami i chcą za wszelką cenę optymalizować te sprawy. Sam kiedyś tak myślałem, ale powiem szczerze, nigdy mi to na dobre nie wychodziło. Jednak warto zastanowić się też troszkę nad intencją ustawodawcy, bo wiadomo, że nawet jeśli jakieś rozwiązanie chwilowo ma taką, jest taka możliwość, ono bardzo często potem jest ta luka jest w jakiś sposób łatana i ustawodawca narzuca nam pewne swoje założenia, tak jak na przykład zachęca nas w tym momencie dość boleśnie, żeby przechodzić z działalności gospodarczej na inne formy działania. W związku z tym to są, myślę, takie rzeczy, z którymi duże trendy, duże siły, z którymi nie należy się siłować, bo siłowanie się z kimś silniejszym od nas zazwyczaj źle się kończy. Użyłeś już magiczne słowo, które na naszym kanale jest bardzo ważne, a mianowicie nieruchomości. Wspomniałeś w swoich poprzednich odpowiedziach właśnie, że mogą również nieruchomości być wkładane do takiej fundacji. Teraz, ponieważ my tutaj na tym kanale głównie mówimy właśnie o inwestowaniu długoterminowym w nieruchomości na wynajem, powiedz nam, w jaki sposób osoba, która już ma kilka nieruchomości, a może planuje kupić kolejne, w jaki sposób może konkretnie na przykładzie tego majątku właśnie nieruchomości pod wynajem wykorzystać fundację dla swoich celów? Macieju, bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście w nieruchomości inwestowanie jest istotne i również właśnie można fundację rodzinną wykorzystać w takiej działalności. Jedyne co, to trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze to takie, czy jestem przedsiębiorcą, który inwestuje w nieruchomości? Jeżeli tak, no to wtedy mamy firmę, która ma te nieruchomości i jeżeli w ten sposób patrzymy na to, to ta firma jest właścicielem nieruchomości, a do fundacji rodzinnej włożymy tylko udziały albo akcje w tej firmie. I wtedy mamy sytuację taką, że ta firma zarabia, ale dywidendę wypłaca do fundacji rodzinnej. Natomiast i tutaj w tym zakresie jak najbardziej biznes związany z najmem nieruchomości można w fundacji rodzinnej włożyć i jak najbardziej z tego korzystać. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która ma kilka nieruchomości i chcielibyśmy do tego wykorzystać fundację rodzinną, to moim zdaniem trzeba by było popatrzeć na to w ten sposób, że założenie takiej działalności w postaci fundacji rodzinnej byłoby związane z tym, że trzeba by było mieć też na to pomysł. Pomysł związany z tym, że dobrze, włożę tam te nieruchomości i co dalej? Jeżeli tak naprawdę ta osoba chce tylko i wyłącznie włożyć je po to, żeby zoptymalizować podatki, no to nie tędy droga. Natomiast jeżeli ta osoba włoży te nieruchomości, ale połączy to na przykład jeszcze z jakimś tam biznesem, który obok prowadzi i tam też oprócz tych nieruchomości wniesie udziały czy akcje tego biznesu do fundacji rodzinnej i chciałby, żeby, mówiąc krótko, nie rozdrapały tych nieruchomości pomiędzy siebie spadkobiercy,
pieniędzy, tylko żeby to nadal było w jednym ręku, a spadkobiercy byli beneficjentami i dostawali cały czas no właśnie swoje świadczenie z fundacji rodzinnej, która jest właścicielką tych nieruchomości, no to jak najbardziej można o tym myśleć, no właśnie w celu zabezpieczenia przed ewentualnym właśnie spadkobraniem. Tak, żeby tutaj nie podlegało to jakiemuś właśnie badaniu, czy to jest już w spadku, czy nie, czy mamy tutaj jakieś wyłączenia, czy ktoś, czy któreś nieruchomości zostały przekazane tylko jednej osobie, na przykład w zapisie windykacyjnym w zwykłym spadkobraniu. No więc tutaj rzeczywiście można o tym tak myśleć, tylko że bardziej trzeba myśleć w ten sposób, że wkładamy te nieruchomości do fundacji rodzinnej i nie mamy zamiaru ich wyciągać, tak? To znaczy to wyciąganie tych nieruchomości byłoby bardzo niekorzystne podatkowo. W związku z tym trzeba mieć taką świadomość, że podejmowanie decyzji o fundacji rodzinnej, o wkładaniu do niej aktywów wiąże się z tym, że to jest jednoznacznie przekazanie tego na dłuższy czas, a nie po to, żeby tam włożyć i za 5 lat sprzedać. No bo to nie na takie nieruchomości, to nie na taki majątek fundacja rodzinna powstała. Czyli dla tych, którzy inwestują w mieszkania na wynajem, myśląc kategorią, że kupują je właściwie na zawsze, a przynajmniej sami nie planują ich sprzedawać i chcą je przekazać swoim spadkobiercom w taki elastyczny sposób, na przykład nie decydując, które mieszkanie któremu dziecku przypada, tylko jest pewna pula mieszkań i z tego czynszu, które ta pula mieszkań generuje, są wypłacane świadczenia dla spadkobierców, to jest, jak rozumiem, dobre rozwiązanie. A powiedz jeszcze, użyłeś też, wspomniałeś o kwestiach dobroczynności, no bo umówmy się, do tej pory fundacje w Polsce kojarzyły się głównie właśnie z działalnością dobroczynną, ewentualnie z instytucjami pożytku publicznego, organizacjami pożytku publicznego, fundacje, nie wiem, prowadzą szkoły, zbiórki i tak dalej. Tutaj pojawia się, no właśnie, jest użyte słowo fundacja, wiem, że były rozważania, żeby troszkę inaczej to nazwać. Teraz, czy tutaj nie pojawia się jakaś sprzeczność, czy w ogóle da się połączyć działalność fundacji rodzinnej z działalnością dobroczynną? Jak to wygląda tu na styku między biznesem, a właśnie działalnością charytatywną? To też bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście w procesie legislacyjnym było dużo zarzutów ze strony właśnie tych organizacji pożytku publicznego, że wiele osób będzie myliło fundację rodzinną ze zwykłą fundacją, która jest organizacją pożytku publicznego i nie będą chcieli wpłacać pieniądze do fundacji rodzinnej, czy jakoś ją wspierać. Więc nie, no to tutaj oczywiście te wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, no bo rzeczywiście fundacja rodzinna musi mieć to słowo rodzinna, w związku z tym nie będzie wątpliwości, komu chcemy coś przekazać. I oczywiście jakby taka fundacja rodzinna została zapytana, czy może potrzebuje pomocy, to oczywiście by stwierdziła, że może wskazać inne fundacje, którym można pomóc. Natomiast rzeczywiście nestorzy mają taką ochotę, tendencję do tego, żeby właśnie takie organizacje pożytku publicznego wspierać. I właśnie fundacja rodzinna została przewidziana jako taki wehikuł również do wspierania takich organizacji pożytku publicznego. Dlaczego? A to dlatego, że wśród beneficjentów takiej fundacji rodzinnej, oprócz osób fizycznych, czyli tak jak rozmawialiśmy, żony, rodziców, dzieci, wnuków i tak dalej, możemy również właśnie wskazać organizacje pożytku publicznego. I często jest tak, że te osoby po prostu wspierają te organizacje pożytku publicznego i tutaj będą mogli je wspierać właśnie poprzez fundację rodzinną, czyli właśnie to będzie taka, te obawy, które miały fundacje, są nieuzasadnione, bo właśnie może się nagle okazać, że ten tak zwany trzeci sektor dostanie bardzo dobrą możliwość uzyskiwania stałych środków właśnie poprzez to, że zgłaszać się będą takiej fundacji rodzinnej, proponując, czy nie mogliby zostać beneficjentami. Oprócz tego, że oczywiście fundator czy zarząd fundacji rodzinnej będzie się zastanawiał nad tym, kogo na takiego beneficjenta wybrać. I tutaj myślę, że to będzie z korzyścią dla fundacji, organizacji pożytku publicznego, a fundacja rodzinna właśnie wychodząc naprzeciw tym potrzebom fundatora, który chciałby się dzielić
no właśnie pozwala na to, żeby tych beneficjentów tutaj w tym zakresie mieć. I wydaje się, że to może być też wtedy bardziej stabilne wsparcie dla tych fundacji, tak? Bo fundator, powiedzmy, może w akcie założycielskim fundacji zażyczyć sobie, żeby fundacja wspierała, no, tak długo, jak tylko będzie istniała dane dzieło, a nie będzie to zależne tylko od widzimisię w danym roku czy w danym miesiącu, i to na pewno bardzo ustabilizuje budżety instytucji, które robią wiele dobrego w Polsce. Także fajnie, że ten mechanizm też powstanie. A powiedz mi, wspomniałeś, że same fundacje będzie można zakładać już pod koniec maja 2023 roku, czyli lada moment, tak od momentu, kiedy nagrywamy. A jakie praktyczne kroki trzeba wykonać, żeby w ogóle fundację założyć? Czy to jest już można się jakoś do tego przygotowywać? Czy są już osoby, które już te fundacje w jakiś sposób przygotowują do założenia, pisząc statuty czy akty założycielskie? Jak to wygląda i co powinien zrobić przedsiębiorca, czy po prostu osoba, która chce taką fundację założyć, od czego zacząć? Czy tak, warto zacząć od tego, żeby w ogóle zrozumieć ten mechanizm fundacji rodzinnej, i jak już go zrozumiemy, no to oczywiście zacząć przygotowywać po pierwsze akt założycielski, czyli mieć już tą osobę, która zostanie tym fundatorem, ale również, i to najważniejsze, czyli przygotować statut fundacji rodzinnej. I statut fundacji rodzinnej to właśnie jest takie serce tej fundacji, który będzie rozgrywał tak naprawdę najważniejsze rzeczy w tej fundacji rodzinnej. Trzeba się zastanowić, czy powołujemy również radę nadzorczą. Pamiętać trzeba o tym, że musimy mieć osoby, które będą w zarządzie tej fundacji rodzinnej. Musimy też myśleć o tym, bo potrzebujemy też zgromadzenie beneficjentów, więc musimy też już to grono beneficjentów też sobie wyznaczyć. No i jeżeli już te rzeczy zrobimy, no to na szczęście ustawa o fundacjach rodzinnych z 26 stycznia 2023 roku jednoznacznie pozwala na bardzo dużą swobodę przy ustalaniu statutu, bo w wielu miejscach zawiera zapis, że o ile statut nie stanowi inaczej. To znaczy, że statut może doprecyzowywać, rozszerzać wiele rzeczy, które są w tej chwili w ustawie o fundacjach rodzinnych wpisane jako jakbyś takie ramy podstawowe. I rzeczywiście już zgłaszają się do nas firmy rodzinne i fundatorzy, i pracujemy nad pierwszymi statutami dla firm rodzinnych właśnie w naszej kancelarii Szołajski Legal Group. I tutaj rzeczywiście jest to jakby... No, wielu przedsiębiorców aż w blokach startowych czeka, żeby tylko wystartować, żeby tylko móc już tą fundację rodzinną w Polsce założyć. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że wielu przedsiębiorców miało duże obawy przy przekazywaniu pieniędzy za granicę. Do Luksemburga, Liechtensteinu, czy nawet do Austrii, czy Niemiec, no bo jednak to nie jest tu na miejscu. Tutaj tak naprawdę ta fundacja rodzinna dopiero od maja tego roku będzie miała miejsce i będzie można tutaj ten majątek gromadzić i tutaj wiedzieć, że to, nie wiem, majątek tej fundacji rodzinnej jest tutaj w Polsce. I patrząc z tej perspektywy, no... Jak już mamy ten statut, mamy już udzielone, podzielone, jak wyglądać będą te ramy, no to kolejny etap to powinniśmy przemyśleć, jaki kapitał założycielski będzie miała nasza fundacja i w jaki sposób zostanie on pokryty oraz co chcemy wnieść jako majątek tej fundacji rodzinnej, która będzie zarabiała w ten sposób dla swoich beneficjentów. Przypomnijmy też o tym, że kapitał założycielski jest określony na kwotę 100 tysięcy złotych. To już nie jest taka spółka z ZOZ 5-tysięcznym kapitałem zakładowym, tylko poważna fundacja, która te 100 tysięcy złotych musi mieć, żeby, mówiąc krótko, mogła powstać. I to też jest rzecz, którą na przykład wielu przedsiębiorców nie wiedziało. Myśleli, że jak mamy spółkę z ZOZ 5-tysięcznym kapitałem, to no, fundacja rodzinna ma 10 tysięcy. No nie. Musimy mieć świadomość, że to jest duży podmiot, bardzo duże przedsięwzięcie. No i tutaj rzeczywiście ten minimalny kapitał zakładowy 100 tysięcy złotych, kapitał założycielski jest rzeczywiście konieczny. No i jak już będziemy wiedzieć co, jak, no to później musimy pójść do notariusza. Po pierwsze podpisać akt założycielski, po drugie podpisać u notariusza w formie aktu notarialnego statut, no i przygotować wniosek do sądu rejestrowego. Ciekawe, bo sąd rejestrowy Fundacji Rodzinnych jest w
Piotrkowie Trybunalskim. I to będzie jedyny sąd rejestrowy dla Fundacji Rodzinnej w całej Polsce. W związku z tym to będzie też ciekawe, jak będą się zachowywać ci sędziowie, czy są już przygotowani, czy wiedzą, jak te statuty mogą wyglądać. No bo jak wiemy wszyscy, też sędziowie będą się uczyli od tego 22 maja, jak to jeść, jak tą fundację rodzinną rejestrować. No jak już będziemy mieli ją zarejestrowaną, sąd zaakceptuje nasz statut i wpisze ją do rejestru, naszą fundację do rejestru fundacji rodzinnych, no to uzyskamy osobowość prawną i będziemy mogli, że tak powiem, realizować plany, które założyliśmy sobie, jakie ma zrealizować fundacja rodzinna. Miejmy nadzieję, że sędziowie już się uczą, nie będą się uczyli dopiero, kiedy przyjdzie pierwszy wniosek, do nich spłynie. Dwa tematy chciałem tutaj poruszyć. Powiedz, ten kapitał założycielski, bo to rzeczywiście jest taka rzecz, którą może wiele osób zastanawiać. Powiedziałeś, że on może być pokryty w różny sposób. Czy to oznacza, że ktoś musi wpłacić 100 tysięcy gotówki do tejże fundacji, czy może te środki mogą mieć inną formę? Tak, oczywiście ten kapitał założycielski może być po pierwsze wpłacony w gotówce, ale może być też poprzez mienie, które zostanie wniesione do Fundacji Rodzinnej Zaspokojone. Więc jak najbardziej może być to mienie, tylko trzeba dbać o to, żeby to mienie nie straciło na wartości, czyli ono nie może być mniej warte niż te 100 tysięcy złotych. Ale tutaj dla naszych widzów konkretna odpowiedź, że i też w związku z tym wniosek, że wystarczy jedno mieszkanie wnieść do takiej fundacji i na pewno ten kapitał jest już pokryty, więc nie należy się obawiać tego, że musimy skądś wysupłać 100 tysięcy gotówki. Z drugiej strony pokazuje też, że to nie jest temat mikro, że to są już takie rozwiązania, które, tak jak powiedziałeś, poważne, no bo jeśli mówimy długofalowo o swoich planach strategicznych, no to tak do tego należy podchodzić. Marcin, chciałem jeszcze tak dla porządku dopytać Cię, bo mówimy dużo o korzyściach, o zaletach tego rozwiązania, to jest naturalne, a powiedz tak dla porządku i takiej rzetelności, jakie potencjalnie ryzyka wiążą się z założeniem fundacji, czy jakie rzeczy trzeba dobrze rozumieć, zanim fundację się założy, żeby samemu właśnie nie wejść w jakąś ślepą uliczkę i nie znaleźć się w miejscu, w którym by fundator nie chciał się znaleźć. Na co trzeba zwrócić tutaj szczególną uwagę, co byś zalecał swoim klientom i wszystkim słuchaczom tego kanału? Myślę, że musimy dobrze rozumieć sens fundacji rodzinnej, tak? Czyli takiego wehikułu do długowieczności, tak to można by nazwać. I w momencie, kiedy ktoś chciałby wnieść do takiej fundacji rodzinnej jedno mieszkanie i myślałby, że to mu pomoże, bo on sobie, nie wiem, mniejsze podatki będzie płacił, on nie będzie właścicielem, no to myślę, że to za duży zamach na to, żeby tylko z jednym mieszkaniem wchodzić do takiej fundacji rodzinnej. Więc na pewno nie zalecałbym osobie, która na przykład planuje pozbyć się tego mieszkania za jakiś czas, bo to po prostu zamroziła tylko środki, no to też znowu wyciąganie tego z fundacji rodzinnej, nie wiem, jej likwidacja, bo już nie mamy w niej majątku, będzie bardzo skomplikowana w porównaniu do tego, jak można by było to po prostu nadal, nie zakładając oddzielnego podmiotu, korzystać. Natomiast no, jeżeli ktoś szuka tylko i wyłącznie kwestii właśnie oszczędności podatkowej, a nie ma takich perspektyw przyszłościowych, no to znowu, to nie fundacja rodzinna, to szukajmy innych rozwiązań optymalizacyjnych, natomiast fundację rodzinną zostawmy tym, którzy chcą zapewnić właśnie długowieczność swojemu majątkowi, tak? Którzy chcą, żeby no, mówiąc krótko, nasze firmy przeżyły kilkanaście pokoleń, jak nie kilkadziesiąt, tak? I to jest cel, no bo wtedy jest szansa na to, że rzeczywiście skorzystają z fundacji rodzinnej osoby, które, dla których to jest stworzone, bo w momencie, kiedy ktoś ma, nie wiem, mały sklep i myśli internetowy, załóżmy, i myśli, że to on włoży te udziały w tym sklepie internetowym i będzie dzięki temu mógł dumnie mówić, że ma sklep w fundacji rodzinnej, no to też trochę przesada. To nie warto. To tutaj myślę, że to musi być przemyślana decyzja. To musi być przemyślana decyzja. Natomiast jeżeli ją podejmiemy, no to też nie możemy robić tak, że na przykład no, mamy sobie 5 mieszkań, włożymy 4, a piąte może nie, bo może zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się będzie układało z tymi 4, nie? No i tutaj myślę, że jeżeli podejmujemy decyzję, to idziemy na całość. To znaczy rzeczywiście podejmujemy decyzję, że to jest rozwiązanie dla mnie. Tym bardziej, że
właśnie taka fundacja może oddać, bo to warto o tym powiedzieć, może oddać beneficjentowi do korzystania swój majątek. Czyli nagle może się okazać, że beneficjent jest, nie wiem, naszym synem i potrzebuje mieszkanie. Mieszkanie oddaliśmy do fundacji rodzinnej, no i co? No przecież on tylko dostanie tylko pieniążki na, nie wiem, na stypendium z tej fundacji rodzinnej. No więc nie, bo może właśnie dostać mieszkanie i będzie na przykład zwolniony z czynszu, tak? I to też spowoduje, że to jest dla niego benefit, który oczywiście zaudytowany potwierdzi, że rynkowo to właśnie tyle dostaje. Tak więc fajne rzeczy są w tej fundacji rodzinnej. No, na przykład beneficjentom można dać możliwość uzyskiwania odpowiednio w zakresie potrzeb odpowiednich świadczeń. Czyli na przykład mamy młodych ludzi 19-20-letnich, którzy zaczynają studia i nagle może okazać, że fundacja rodzinna może takiej osobie zapewnić stypendium, ale nie będzie wypłacała całej dywidendy z 5 biznesów, które prowadzi cała fundacja, tak? Bo tej osobie to by, nie wiem, woda sodowa uderzyła do głowy. A w momencie, kiedy fundacja mówi, dobrze, ale do 26 roku życia, pod warunkiem, że będziesz się uczył, będziesz dostawał stypendium, które pozwoli na opłacenie studiów na Harvardzie, wynajęcie mieszkania w Stanach i studiowanie tam. No, jak nie przyniesiesz, że nie jesteś przyjęty na Harvard, to niestety, ale nie dostaniesz nic, tak? Ale to jest właśnie to jest ten cud fundacji rodzinnej, że ona pozwala na to, żeby trochę zmusić tych młodych beneficjentów do tego, żeby się dalej na przykład uczyli. Ja słyszałem właśnie, że wiele osób szykuje się, że to będzie dla nich takie narzędzie wychowawcze, że na przykład określi swoim dzieciom, jeśli skończysz studia, będziesz miał takie benefity z fundacji, jeśli założysz rodzinę, to takie, jeśli ci się urodzi pierwsze, drugie, kolejne dzieci, to takie świadczenia, czy właśnie benefity z tej fundacji, więc żeby no, w pewien sposób zachęcać do pożądanych działań, a z drugiej strony na przykład osoby, które zaczynają trwonić majątek, tak, czyli też jakieś zapisy, że jeśli ktoś ma, nie wiem, czy to jest możliwe rzeczywiście, ale ja słyszałem, że się niektórzy przykładają do tego, że jeśli ktoś popadnie w alkoholizm, jakieś inne uzależnienia, to żeby właśnie te benefity wtedy nie były wypłacane, żeby no ktoś nie staczał się jeszcze bardziej. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest aż tak elastyczne rozwiązanie, czy to da się ująć w języku prawniczym, ale słyszałem, że część fundatorów na coś takiego się zasadzać, taki efekt chcą osiągnąć. Tak, to prawda, tutaj będzie, że tak powiem, inwencja twórcza już prawników i fundatorów, jeśli chodzi właśnie o te benefity, bo można właśnie wypłatę benefitów uzależnić od warunku lub terminu. Czyli może być warunek, żebyś coś dostał, może być termin, w którym możesz coś dostać. Więc to jest naprawdę wartościowe, a można też i bezwarunkowo i bezterminowo, na przykład, nie wiem, uposażyć swoją małżonkę, tak? Albo małżonka. No więc to też jest tak, że tutaj no to daje bezpieczeństwo takie najbliższym. Jednym słowem, podsumowując, widzimy, że dostajemy do ręki nowe możliwości, nowe narzędzie, nowy wehikuł, nową formę działania, która jest bardzo elastyczna, nastawiona na adresowanie pewnych bolączek, pewnych problemów i ich rozwiązywanie. Nie rozwiązuje wszystkich kwestii, z którymi się spotkają przedsiębiorcy na swojej drodze, ale sporo z nich mogą fundacje rodzinne pomóc rozwiązać. Jednocześnie narzędzie bardzo elastyczne, gdzie wiele zależy od tego, jak nazwałeś, serca, którym jest statut fundacji i ta twórcza praca teraz fundatorów razem z prawnikami, którzy będą tworzyć pierwsze statuty, pokażą nam, jaka będzie praktyka w tym zakresie. Mnie najbardziej zachęciło to, co powiedziałeś, że jest to wehikuł do długowieczności firmy. To myślę, że każdy, kto zakładał firmę, czy właśnie budował majątek, to ta długowieczność, przekazywanie, myślę tutaj i ten właśnie twoje określenie wehikuł do długowieczności firmy, niech będzie takim hasłem dzisiejszego wywiadu, za który ci, Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za całą wiedzę, którą się z nami podzieliłeś. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, więc bardzo się cieszę, że mogłem o Fundacji Rodzinnej powiedzieć Państwu. Marcinie, na koniec jeszcze powiedz, jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć na ten nowy, ciekawy temat Fundacji Rodzinnej, gdzie mógłby znaleźć dodatkowe informacje? Więc po pierwsze zapraszam na mój kanał na YouTubie Szołajski Legal Group. Ponadto zapraszam również na naszą stronę internetową www.szolajski.com. Tam Państwo znajdą informacje, a w blogu mamy serial dla fundatorów, mianowicie jest to nowa seria właśnie o rodzinie fundarskich.
która zakłada fundację rodzinną. Już dwa odcinki się ukazały. Myślę, że jak będziemy mieli publikację naszego, to będziemy mieli już trzeci odcinek opublikowany. Zachęcam do śledzenia właśnie losów rodziny fundarskich. Świetnie. Marcinie, to ja też zachęcam naszych widzów do korzystania z tej przystępnej formy, jakim jest serial, który nagrywasz. Wiem, że fajnie to Wam idzie, także cieszę się. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, a Wam, drodzy widzowie, wiecie, że jak zawsze życzę dobrego najmu.